Rodacy i rodaczki, Polacy i Polaczki. I Polaczki. Gimnazjaliści i gimbusy, dzicy i dzikusy. Widziałem pana 11 listopada na tych marszach, na tych pochodach. Widziałem, to pan był tą osobą, która rozpoczęła pożar tęczy. Niech płonie! To był chuligan, który był pseudokibicem zespołu Radomsko. Mówmy po imieniu, Radek Kotarski. Pseudokibic, no. A później chodzą te stereotypy o pseudokibicach. Jakie? O, że na przykład rasiści. Tak jak na przykład pan Craig Cobb. Zagorzały rasista. Po prostu mówi otwarcie o tym, że nienawidzi ludzi. Piękne tutaj słowa używasz. Neonazista, rasista. Craig Paul Cobb has undergone DNA testing to determine genetic ancestry. Zaproponowano mu, żeby zrobił sobie test DNA i w tym teście wyszłoby ile takich... Bo on był pewien, że jest 100% biały. 86% European and... W jego krwi płynie 14% subsaharyjskiej krwi. Give it to him! Give it to him! 14% subsaharan African! Bo on był przekonany o tym, że jest w 100% biały, a tutaj właśnie o to chodzi, że ta białość płynie też... Biel! Białość! Biel jest najpiękniejszą... Anna Maria powiedziała piosenkę Biel. Program to jest jakiś talk show, jakieś baby w Ameryce. Hold on! Nazywa się Race in America, czyli biegnij w Ameryce. A nie rasa? A, tak. No trochę paradoks, nie? Woda i olej się nie mieszają, tak powiedział. Listen, I'll tell you this, oil and water don't mix. So, hey, bro. No to ja mam takie, do wszystkich tych rasistów, nie? Neonazistów. Bardzo proszę, to w tę stronę proszę kierować swój wzrok. Co tym ludziom przeszkadza? Jakie są przesłanki? Dlaczego ludzie tak... Czarni zabili Jezusa. Nie, nie. Tak, no Żydzi. Czarni Żydzi. Nie było czarnych Żydów. Nie wiesz tego. Czy to nie są tacy sami ludzie jak wszyscy, tylko mają czarny kolor skóry? O, postaram się zrozumieć umysł rasistów. Zrozumieć ich. Bo oni muszą pałać taką nienawiścią do tych ludzi. Nie, dlaczego? No a jak jesteś psychologiem i przychodzi do ciebie gość i ma problem... To mówisz, to nie, to ja dziękuję. Ja wolę jakiś tam inny disorder. O, nie, nie, nie. Czy mamy kogoś z rozbitej rodziny? Kogoś z próbą samobójczą? Ja. Z próbą samobójczą? Tak. Proszę pokazać nadgarstki. To nie jest próba samobójcza, to jest... Pan się uderzył o coś? Gorącej herbaty i wracać do domu. Dobrze, czy mamy kogoś z jakimiś zaburzeniami psychicznymi na tle depresyjnym? Może pan? Czy pan ma depresję? Mam, nie mam. No, pan może być, to ja wolę pana zamiast tego nazisty. American History X. Widziałem bardzo. No i to właśnie o tym samym traktuje. No ale oni nie mieli w sobie czarnej krwi. On był antysemitą. Kto? No Edward Norton. No. No i potem okazało się, że jest Żydem. Po prostu chodzi mi o to, że nie warto być rasistą. Nie. Może warto. Nie warto. Nie warto. Benefity są, jak się jest w jakimś klubie członkowskim. Nie! Wyjdzie wam, że jesteście... Tanie i białe auta. Nie! No nie no, jeśli byłby klub rasistów. Na pewno jakiś jest. Mam takie tajne uściski głoni. Mam sobie biały, biały. I idą dalej. Nie wiesz tego. Obawiam się, że ciebie by nie przyjęli. Tak jak Forrest Gump na spotkaniu Czarnych Panter. Też tam nie pasował. Sorry, I had a fight in the middle of your Black Panther party. Takie komentarze tak. Z wczorajszego odcinka. Bardzo proszę. Ja tylko przeczytam kilka, chciałbym, żeby pan się ustosunkowo pójść. Tak. Chamska reklama. Ile wam Krzysztof Gonciarz zapłacił za tą no, chamską reklamę? Że dużo. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zwracam się właśnie do pana. Krzysztof Gonciarz odstąpił mi swój preorder na PlayStation 4. My podejmujemy dialog z naszymi widzami. My się nie boimy dialogu z ale warto było. Jeśli pojawia się jakieś kwestie, to my ją od razu prostujemy. Od razu. Pod spodem znajduje się najnowszy odcinek do kina, w którym recenzujemy dwa filmy. To jest bardzo unikalne, bo to jest pierwszy raz, kiedy robimy coś takiego i ponoć fajnie wyszło. Więc tak, robimy to razem we dwóch. A tymczasem dziękujemy serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o tym, że widzimy się jutro. Kto by pomyślał, prawda? I nie bądźcie rasistami. Wypijcie piwo, pouczcie się, przemyślcie to. Ale nie bądźcie. Ale nie bądźcie. Natomiast bądźcie. Lekko. Stronniczo. Czy jestem w ostrości? Pan jest w nieścisłości.